Cześć, tu Ernest. Wracam do Was z kolejną porcją nowości ze świata Fortnite. W tym filmiku omówimy sobie nową część komiksów i słuchajcie, mam dla Was tony niesamowitych ciekawostek. Najpierw rzućmy okiem na cztery nowe strony komiksu, które ujrzały światło dzienne w ciągu dwóch ostatnich dni. Muszę ich ostrzec, zanim do nich dotrze. Muszę ich ostrzec. Wyspa, blisko zera. Bóg piorunów czuje to od razu, kiedy szybuje nad tą dziwną, kolorową krainą. Coś go przyciąga. Desperacko próbuje opętać go swoją magią, walcząc z kosmiczną siłą i mocą Odyna, która płynie w jego boskich żyłach. Ani on, ani jego kruki, Hugin i Munin, nie wiedzą, co ta magia oznacza. Poszukując odpowiedzi w tym dziwnym miejscu, znajdują coś innego. Życie. Miło cię poznać, nieznajoma. Nie zrobię ci krzywdy. Jam jest Thor, król Asgardu. Przybywam tu w pokoju. Powiedz mi, proszę, co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Proszę, nie, naprawdę, nie skrzywdzę cię. Ledwie tu przybyłem. Nie mam nic do ciebie. Ani twojego ludu? Proszę, przybywam was ostrzec. Jestem po waszej stronie. Nie musimy walczyć i zapewniam was, że nie macie ochoty... Niechaj będzie. Proszę, to jakiś obłęd! Przestańcie i przemówcie! Nadciąga potężne zło, a wasza kraina już wysysa ze mnie wspomnienia. Powiedziałem, dosyć! Coś się zbliża. Coś, czego nikt z was nie zdoła pokonać bez mojej pomocy. Jam jest Bóg Piorunów, król Asgardu. Jam jest... Kim jestem? Jak się tu znalazłem? Pamiętam. Ty z kotem. Ciebie pamiętam. Ciąg dalszy nastąpi. Zaczyna się robić bardzo ciekawie. I tak jak już mówiłem w moim poprzednim filmiku, bitwa przeciwko Czarnej Zimie i Galactusowi będzie tylko jednym z wielu wątków fabularnych w tym sezonie. Te cztery strony komiksu opowiadają o tym, jak Thor zlatuje na wyspę Fortnite, aby ostrzec ich mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. W międzyczasie wyczuwa, że oddziałuje na niego tutaj jakaś dziwna magia. On jeszcze nie wie, że szczeliną przedostał się do pętli. Thor próbuje, podkreślam, próbuje dogadać się z osobami, które spotkał, ale mu to nie wychodzi i mimo dobrych chęci, cała sytuacja zamienia się w potyczkę między Thorem a postaciami z Fortnite. Z czego to ta druga strona konfliktu dostaje niezły łomot po sprowokowaniu Boga Piorunów. Thor w pewnym momencie uniósł się do góry, aby jeszcze raz ogłosić swoją wiadomość, ale na ułamek sekundy niemalże traci przytomność, przez co jego młot wysuwa mu się z ręki i uderza w ziemię, tworząc ogromny krater, który już można zobaczyć w grze niedaleko Słonych Trzech. Okazało się, że cokolwiek wpłynęło na Thora w tamtym momencie, spowodowało, że częściowo utracił pamięć i ciężko było mu się nawet przedstawić. Po wylądowaniu jednak wrócił do siebie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Podsumowując, Thorowi nie udało się przemówić do postaci z Fortnite. Osoby, które spotkał, były nieme i nie rozumiały tego, co Thor do nich mówił. Uznali go za zagrożenie, co doprowadziło do bójki, podczas której oberwał mocno bananek. Teraz rodzi się pytanie, co tu się dzieje? Ale odpowiedzmy sobie na dokładniejsze pytanie. Dlaczego nikt nie reagował na to, co mówił Thor? Odpowiedź krótka brzmi następująco. Thor dołączył do pętli, gdzie każdy staje się niemy. Dłuższa odpowiedź to... Pętla to, co dzieje się w Fortnite Battle Royale. Wyskakujemy z busa bojowego, walczymy, wygrywamy albo odpadamy z gry i zaczynamy kolejny mecz, gdzie proces meczu jest zapętlany, czyli wyskakujemy z busa bojowego, walczymy itd., itd. Finalny event drugiego sezonu ujawnił nam, że pętla Fortnite Battle Royale to najprawdopodobniej symulacja, nad którą czuwa pewna agencja, w której pracuje m.in. agent Jonesy. Podczas tego eventu mogliśmy odwiedzić jego biuro. Przeróżne zdjęcia i dokumenty w biurze Jonesego zdradziły nam, że poza pętlą, czyli Battle Royale, istnieje normalne życie. Normalny świat, gdzie ludzie pracują, mają wakacje i tak dalej. W pewnym momencie agent Jonesy, podczas naszej ostatniej wizyty w jego biurze, wkracza z powrotem do swojego biura, gdzie stoimy my, gracze, z pętli. Jonesy w szoku pyta się nas... Słyszysz mnie? Ale akurat w tym momencie jesteśmy zasysani z powrotem do pętli, a echo jego pytania zamienia się w niezrozumiały bełkot, taki sam jak na przykład po Magieru. A to ponieważ wracamy do pętli.
Ten bełkot to, co słyszą postacie z Fortnite, gdy ktoś mówi normalnym językiem w pętli. Po magierze mogą do siebie wołać normalnym językiem, ale my słyszymy tylko bełkot. Thor próbuje ostrzec osobę z wyspy przed Galaktusem i Czarną Zimą, ale jedyne co oni słyszą to bełkot, wychodzący z ust wariata machającego młotem ze skwaszoną miną. Na przykład wy mnie teraz rozumiecie, bo mówię po polsku, ale dla przykładu weźmy język chiński. Dla osób, które go nie znają, brzmi on jak... I to się właśnie dzieje z postaciami Fortnite. Tracą oni pamięć, a wraz z nią język. Zanim przejdziemy dalej, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Pamiętajcie, że kod sam się resetuje co 2 tygodnie, więc koniecznie wpiszcie kod twórcy w sklepie przed zakupem karnetu bojowego. Mój kod to Ernest. Jest dokładnie taki sam jak nazwa mojego kanału. Dzięki wielkie jeszcze raz. A wracając, ta magia, którą Thor wyczuł po przedostaniu się przez szczelinę do pętli nad wyspę, to prawdopodobnie ten dziwny system pętli, który powoduje, że każdy w pętli staje się niemy i traci pamięć. Thor jest na tyle potężny, że udało mu się zebrać w garść po wylądowaniu na wyspę, ale gdy próbował uciec, unieść się do góry, to ta magia zdawała się być intensywniejsza. Cofnijmy się w czasie jeszcze dalej. W 10 sezonie 1 rozdziału miał miejsce pewien bardzo ważny wątek fabularny. My, gracze w tym sezonie, musieliśmy znaleźć nagrania głosu Przybysza, który przygotował dla siebie kilka nagrań, aby mógł je przesłuchać po wejściu do pętli, aby przypomnieć sobie, co jest jego misją. W tych nagraniach jest mowa m.in. o tym, że Przybysz obawiał się tego, że straci pamięć i stanie się niemy po wejściu do pętli. I z tego powodu narodził się nowy konflikt między postaciami z Fortnite a Thorem i prawdopodobnie resztą superbohaterów. Jeśli to brzmi na coś skomplikowanego, to prawda jest taka, że to trochę jest skomplikowane. Fabuła Fortnite to momentami po prostu spaghetti różnych wątków fabularnych. Ale miejmy nadzieję, że następne komiksy rozjaśnią całą tą sytuację. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o pętli i o evencie z 2. sezonu, to zajrzyjcie do tego oto filmiku. Jestem ciekaw, czy w fabule tego sezonu znowu zamoczy swoje palce agencja. Coś czuję, że nie spodoba im się to, co nadchodzi. Wspomniałem o tym, że na wyspie pojawił się młot Thora i tak też się stało. To, co się dzieje w tym komiksie, będzie odzwierciedlane na wyspie w grze. W jednej z nadchodzących części komiksów powinniśmy ujrzeć, jak na wyspę przedostają się kolejni superbohaterowie, których Thor sprowadzi do świata Fortnite Bifrostem. Dzięki wyciekom wiemy, że na górce przy władzach pojawi się 6 żarzących run po wyjściu kolejnej części komiksów, dziś we wtorek lub środę. Przypuszczam, że Thor zbierze tutaj superbohaterów z jego świata, aby mieć swoją ekipę do powstrzymania Galaktusa i Czarnej Zimy. Z postaciami z Fortnite nie może się dogadać, więc zwoła on swoją ekipę. Hypex na swoim Twitterze dał znać, że zwiastun, mowa tutaj o zwiastunie w formie filmiku, zakończy się sceną przedstawiającą postacie z Fortnite stojących czoło w czoło przeciwko superbohaterom ze świata komiksów Marvela, więc no, to pasuje. Co ciekawe, na okładce komiksu, który jest powiązany z tym wydarzeniem, widocznych jest 6 postaci próbujących podnieść młot Thora. I dopiero teraz, gdy ten młot Thora jest w grze, jestem pewien, że postaci na tej okładce to te 6 postaci, które Thor wpuści do świata Fortnite Bifrostem. Na górce przy władzach pojawi się właśnie 6 run, dla oczywiście 6 różnych osób. Jestem ciekaw tylko, dlaczego to akurat oni próbują podnieść młot Thora, skoro jego młot mogą podnieść tylko godni tego. Może się jednak okazać, że ta 6 superbohaterów przedostanie się do świata Fortnite Bifrostem, ale nie spotkają się z Thorem, który zapomniał, że opuścił swój młot. No, dziwna sprawa. Zakładam też, że młot Thora, jak i sam skin Thora, będzie w karnecie bojowym za 1. lub 100. poziom karnetu bojowego. Młot Thora będzie pewnie do odblokowania za wyzwanie, które będzie polegać na podniesieniu tego młota w stroju Thora. Bo z osób na wyspie tylko Thor będzie godzien go podnieść. Warte uwagi są też linijki tekstu, których wydobywcy danych doszukali się nie w plikach gry, a na oficjalnej stronie Fortnite. Z kodu tej strony można wyczytać takie oto zdania. Sami heraldzi nas nie ocalą. Sama technologia nas nie ocali. Sam gniew nas nie ocali. Sama sprawiedliwość nas nie ocali. Sami bogowie ani bogini nas nie ocalą. Sam chaos nas nie ocali. Co ciekawe, te stwierdzenia można przypisać postaciom z komiksów Marvela. Pierwsze zdanie idealnie pasuje do Thora, bo to on jest heroldem Galaktusa. Technologia równa się Iron Man. Iron Man jest znany z tego, że rozwiązuje problemy technologią. Gniew? To by pasowało do Hulka. Hulk to definicja gniewu. Sprawiedliwość może pasować do Spidermana.
bogowie i boginie, pomijając Thora, to może pasować do Storm. W niektórych komiksach była traktowana jako bogini, a Chaos? To na dzień dzisiejszy pozostaje pod znakiem zapytania. Może to będzie przybrany brat Thora, Loki, albo ktoś kompletnie inny, na przykład Doktor Doom? Tym czymś, przed czym mamy być ocaleni, będzie prawdopodobnie Galactus albo Czarna Zima. Superbohaterowie w pojedynkę nie dadzą sobie z tym rady, ale w grupie razem są o wiele silniejsi. I to tyle na dzisiaj. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.